Ja najpierw bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkie te zaproszenia teraz są bezcenne. Zaproszenia do przeżycia spotkania, wspólnoty. To jest to, czego nas rzeczywistość okradła przez ostatnie prawie 2 lata. Ale jest takie niebezpieczeństwo, myślę, Państwo czujecie to dobrze, że my tę kradzież też przyjmujemy jako dobry pretekst do tego, żeby się czasami już nie wychylać, nie spotykać, zostać sobie gdzieś w swojej prywatności. Dotarło to do mnie w tym roku bardzo mocno, tuż przed świętami, bo przed naszymi świętami, dobrze wiecie, Żydzi świętują Chanukę. I była Chanuka zorganizowana, na którą zwykle schodziło się bardzo wielu ludzi z całego miasta, może nawet więcej niż tylko z miasta. W Domu Poznańskiego. No i w tym roku ze zdumieniem zobaczyłem, że na tej Chanuce jestem sam. Znaczy bardzo wielu ludzi, którzy powinni, mówiąc tak brzydko, przyjść, nie przyszło. I nie mówię tego, broń Boże, żeby kogokolwiek oskarżać albo, nie wiem, burzyć dobry nastrój, tylko ta Chanuka mi pokazała, że jakoś jest tak, doszliśmy do takiego momentu, że dość łatwo nam się jest zwolnić ze spotkania, no bo wszyscy wiedzą, że jest pandemia w sumie, no to nie będzie mnie, to nawet mnie pochwalą, nie? Jest coś, o co trzeba bardzo zawalczyć, to znaczy o to, żebyśmy się z powrotem zbierali jakoś, chcieli być ze sobą razem. Przy wszystkich różnicach, jakie między nami są, przy trudności, jaką nam to sprawia nieraz to bycie razem, ale żeby się w nas jakaś taka determinacja pojawiła. No wiem, do kogo mówię. Artysta bez innych ludzi to kim jest? Znaczy, no można uprawiać sztukę dla sztuki, nie? Ale chyba cieszycie się, kiedy są ludzie, którzy są odbiorcami tego, co przekazujecie, nie? Już mam skończyć? Nie, no. Na Wembley, zdaje się, jak był Jan Paweł II, to miał taki, w środku kazania miał taką frazę, że trzeba było skończyć przez Chrystusa Pana naszego. I jak to powiedział, to cały stadion powiedział amen, a papież powiedział jeszcze nie. Bardzo wam życzę takiej determinacji do zbierania się najpierw, a potem do zbierania ludzi w ogóle. Wszyscy tego potrzebujemy. Święta Bożego, ta tajemnica Bożego Narodzenia ma to do siebie, prowokuje do spotkania. I to takich właśnie ludzi od sasa do lasa, nie? Że pasterzom jest dobrze być pod jednym dachem z mędrcami. Bardzo różni ludzie dobrze się czują ze sobą, ponieważ tym, który ich zbiera, jest ten Jezus. To jakoś wszystkich czyni lepszymi. Więc bardzo dziękuję za to, że jesteście, że dziękuję za to zaproszenie, za tę chęć bycia razem także ten wieczór. To każda taka inicjatywa dzisiaj jest bezcenna. Bezcenna. Życzenia to bym chciał wyprowadzić, tak robiłem na każdym spotkaniu w tym okresie Bożego Narodzenia. Chciałbym wyprowadzić ze Słowa Bożego, które jest dzisiaj, bo ten, tak żeście się zbierali, że Pan Jezus już wyrósł. wczoraj się skończył oficjalnie okres Bożego Narodzenia w Kościele. Dzisiaj się zaczął okres zwykły. Gdybyśmy odprawiali, to trzeba by było odprawiać na zielono. Więc Pan Jezus zdążył dojrzeć.
No ale zasadniczo po to się urodził, żeby dojrzeć. Nikt się nie rodzi po to, żeby być dzieckiem całe życie, nie? Więc dzisiaj słowo nas już wprowadza w początek jego publicznej działalności i kiedy rano medytowałem słowa dzisiejszej Ewangelii, to mnie bardzo uderzyło pierwsze jej zdanie zaraz. Mianowicie, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić Słowo Boże. No i zrodziło się we mnie takie pytanie, czy to jest rzeczywiście najlepszy czas i najlepsze miejsce, żeby głosić Słowo Boże. Czyli taki moment, kiedy Jan jest uwięziony, czy to jest najlepszy czas, żeby wystartować z Ewangelią? Czyli taki moment, w którym wydaje się, że zło triumfuje, że największy spośród narodzonych z niewiasty jest uwięziony, za chwilę będzie ścięty. To zresztą to jest taka karta Ewangelii, nie wiem czy wam, ale mnie się strasznie trudno to zawsze czyta. Ten wyrok śmierci w wyniku pewnie ładnie wykonanego tańca. Jakaś ironia niesłychana, że zło może tak bezczelnie zadrwić z największego z ludzi. Nie? No i czy to jest dobry moment, żeby teraz wyjść z Ewangelią? Taki moment wszechobecnego, mocnego, drwiącego ze wszystkiego zła. No i czy to jest dobre miejsce, ta Galilea? Przecież wiadomo, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei. Wiadomo, że nic dobrego nie pochodzi z Galilei. Wiadomo, że Galilea jest pogan. Czytaliśmy o tym w okresie Bożego Narodzenia. Galilea pogan. Galilei nie ma świątyni. Świątynia jest w Jerozolimie. Czy to jest najlepsze miejsce, żeby zacząć głosić słowo? No i potem jak czytamy, co Jezus mówi, to zaczynamy rozumieć, jakiego przewartościowania dokonuje. Że ten moment uwięzienia Jana, Jezus kwituje tym sformułowaniem: czas się wypełnił. Znaczy, ten moment jest pełny, ale czego jest pełny? Jest pełny obecności Boga. Jest pełny Jego łaski, jest pełny Jego mocy. Nie jest pełny zła. Nie jest pełen drwiny z tego, co dobre. Nie, jest pełen obecności Boga. Ten właśnie, że wypełnia się czas wszystkich Bożych obietnic. Teraz jest moment, kiedy Bóg dotrzymuje słowa i wszystko, co dobre, przychodzi do nas w pełni. I tak Jezus widzi ten moment. Nie? Jeśli wszyscy dookoła widzą dramat, triumf zła, Jezus widzi moc Boga, który wypełnia sobą ten moment, konkretny moment, czas się wypełnia. Nie? A Galileę pogan nazywa: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nie? Czyli ta Galilea pogan jest obszarem królowania Boga. Ponieważ tak widzi czas i ponieważ tak widzi miejsce, no to ma odwagę głosić słowo. Widzi czas i widzi miejsce po Bożemu i zaczyna głosić słowo od Boga. Czy to jest najlepszy moment na to, żeby, może najpierw od tego zacznijmy, żeby głosić Słowo Boże. Czy to jest dzisiaj, czy to jest najlepszy moment? Wszyscy mówią, kryzys Kościoła
przez wszystkie przypadki odmieniany, koniec autorytetu. Czy to jest najlepszy moment, żeby głosić Słowo Boga, jak nie wiem, wszyscy liczą akta apostazji, wszyscy liczą procenty młodych odchodzących, wszyscy mówią najbardziej sekularyzowane społeczeństwo, najszybciej się sekularyzujące, to jest polskie społeczeństwo, to jest moment na to, żeby wyjść, głosić Słowo. Łódź jest najlepszym miejscem na przepowiadanie? Nie, to są te same pytania, nie? Czujecie to. I teraz najważniejsze to jest zacząć widzieć ten czas i widzieć to miejsce po Bożemu. Nie? Pan Bóg widzi Łódź jako przestrzeń królowania Bożego. I Pan Bóg widzi nasz czas jako czas pełen Jego obecności, miłości, łaski. Niezależnie od tego, co nam się narzuca w tym pierwszym odbiorze. I jak będziemy w ten sposób widzieć, to myślę, znajdziemy też w sobie dość nadziei, nawet właśnie nie w sobie, tylko w tym Bożym widzeniu znajdziemy dość nadziei, żeby wychodzić na nowo z przepowiadaniem Ewangelii. Można by zapytać to samo, nie będę udawał, że do końca się na tym znam, ale moglibyście sobie dokładnie takie same pytanie stawiać. To jest czas, żeby uprawiać sztukę? To jest czas, żeby wystawiać Dantego? Tak. Przepytać, ilu ludzi w Polsce przeczytało ostatnio Dantego? Moglibyście mieć wątpliwość, czy to był wielki sens robić te trzy premiery, nie? No, jest sens, nie? Jest miejsce. Jest sens, jest miejsce. Trzeba widzieć po Bożemu naszą rzeczywistość i czas, i przestrzeń. Myślę, każde kolejne Boże Narodzenie to jest dowód na to, że Pan Bóg patrzy na nas, na nasz świat, na nas, na naszą rzeczywistość patrzy z nadzieją. Nie? Pan Bóg patrzy i mówi, warto. Więc bardzo wam tego życzę. Byście patrzyli na świat dookoła siebie i na to, co się dzisiaj dzieje, nie? Z takim poczuciem, warto. Absolutnie warto. No, to chyba są takie życzenia z dnia dzisiejszego. Poza życzeniami chcę jeszcze powiedzieć, że mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że w pielgrzymce do Rzymu, która się wydarzy w ostatnim tygodniu kwietnia, będzie też mocna reprezentacja środowisk twórczych. To nie oznacza, że wam pokryje wyjazd. No ale trochę dofinansuje. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem. No. Znaczy, każdy ma prawo do marzeń. Ja mam takie marzenie, ponieważ umówiliśmy się z Ojcem Świętym na audiencję dla archidiecezji łódzkiej. Osobną. No to mam taką nadzieję, że jakoś pokażemy się przed Piotrem w jakiejś prawdzie, jakim jesteśmy Kościołem. Nie? Znaczy, że ta reprezentacja będzie w miarę uczciwa, czyli że pokażemy papieżowi całą różnorodność tego Kościoła. Więc to jak bez logosu to ma być zrobione? I bez Kościoła środowisk twórczych. No. Nie da się. Trzymam was za słowo. Amen. Także, no, tam będzie bardzo pięknie. Trzeba trochę poćwiczyć chodzenie, ponieważ dwa dni będziemy dość intensywnie chodzić. No, ja wiem, że ty chodzisz, ale może nie wszyscy chodzą z tobą. No chodzą, to sadzą. No.
Nie, poważnie mówiąc, bardzo zapraszam do udziału w tej pielgrzymce. To jest na zamknięcie naszego jubileuszu stulecia diecezji. Papież nam przedłużył ten jubileusz o 4 miesiące z racji na te wszystkie historie covidowe. No i po zakończeniu jubileuszu jedziemy podziękować Ojcu Świętemu, pomodlić się w świętym miejscu, uczyć się Kościoła na nowo od Kościoła Matki, jakim jest Kościół Rzymski. Ja przypominam, że po premierze Paradiso ksiądz arcybiskup powiedział, jeżeli pojedziemy, będzie naszym przewodnikiem i liczymy na to. Ta mgła covidowa jest okropna. A ja pamiętam, pomimo covidu. Będziemy widzieć, co się będzie działo.